Czołem, z tej strony Tomek Doborz z Gildii Gier Planszowych. Dzisiaj mam dla was wideo recenzję gry. Koncept. Widać? Widać. Koncept. Koncept to gra, której polską wersję wydał Rebel. Jest to nowa wersja kalamburów. Tak po prostu. Nieco inna niż standardowa. Ale jaka? O co w niej chodzi? Za chwilę wam pokażę na stole. A potem wrócimy na fotel i spróbuję to podsumować. I mam wrażenie, że to będzie jedna z najkrótszych recenzji, jakie popełniłem. To lecimy! Okej, rozłożony koncept. Centralnym miejscem konceptu jest plansza, na której znajduje się mnóstwo różnokolorowych ikonek, symboli, znaczników, obrazków, jak zwał, tak zwał. Dodatkowo mamy ładne plastikowe znaczniki, takie cztery kolorowe wykrzykniki i jeden zielony znak zapytania. One służą do oznaczania tak zwanych kategorii i podkategorii. Do tego, do określania bardziej dokładnego, mamy kolorowe sześcianiki w kolorach tych żetonów, które wam przed chwilą pokazałem. Są oczywiście żetony punktów, jeżeli chcemy grać na punkty. I karty. Karty z hasłami. I teraz gracze dzielą się na drużyny. Mogą to być pary, trójki, pojedyncze gracze. Jak chcą, tak chcą. Jeden z graczy ciągnie sobie kartę. I jak to w kalamburach bywa, na tych kartach mamy hasła. Mamy trzy rodzaje haseł. Niebieskie to są hasła łatwe, czerwone trudne i szare mistrzowskie. Przed grą możemy się umówić, na jaki rodzaj haseł będziemy wykorzystywać. Gracz, który wyciągnął tę kartę, wybiera jedno z haseł z danej kategorii i będzie starał się je pokazać. Na przykład spróbujmy pokazać scyzoryk szwajcarski. Pokazuję scyzoryk szwajcarski. Biorę najpierw sobie ten znak zapytania, który określa kategorię główną i szukam czegoś, co może być kategorią główną dla scyzoryka szwajcarskiego. Tu mam narzędzia. No to będzie narzędzie. Mogę doprecyzować, o jakie narzędzie mi chodzi. No jest to narzędzie na pewno ostre, tak? Więc tu sobie zaznaczam nożyczki. I teraz ostrych narzędzi może być mnóstwo. Na przykład będą to nożyczki, więc staram się doprecyzować. Biorę kolejną kategorię i stawiam sobie, myślę, o tu to są flagi, niech to będzie kraj, bo scyzoryk, ale szwajcarski. No i teraz próbuję pokazać, że flaga ma kolor biały i czerwony. No i staram się, żeby może ktoś już wpadnie, że chodzi nie o polski scyzoryk, tylko że jak coś ostrego i z krajem, może scyzoryk szwajcarski. Mogę tu jeszcze dorzucić, że na przykład to się ręką używa to narzędzie. I tak dalej, i tak dalej. Każde hasło to inne próby ustawienia kategorii. Hasła są naprawdę bardzo, bardzo różne. Łatwe są łatwe, ale też nie zawsze. Na przykład w łatwych może być Harry Potter, albo może być jeż, więc tutaj, jak widzicie, ten poziom trudności się trochę waha. A w trudnych, czy w średnich, tam już są naprawdę rzeczy typu, nie wiem, 50 twarzy Greya, czy Witold Gombrowicz, tak? No pokażcie, przepraszam, pokażcie Witolda Gombrowicza, używając tych tutaj symboli. Może to być dość ciężkie, bo trzeba pojechać naprawdę szerokimi skojarzeniami. Dla początkujących tutaj są jeszcze takie pomoce naukowe, jak ja to mówię, pokazujące, co mogą oznaczać dane pola, tak? Na przykład widzicie, ja tutaj użyłem nożyczki jako coś ostrego, a tutaj nożyczki to jest przerwać, oddzielać, połowa, no bo faktycznie coś tu jest cięte. Także z jednej strony te pomoce mogą faktycznie trochę pomóc, bo jakby naprowadzą graczy, ale z drugiej mogą nieco ograniczać wyobraźnię i jakoś inaczej nadawać tory temu, co będziemy wybierać i temu, jak będziemy te wybrane rzeczy odczytywać. Tak jak mówiłem, można grać na punkty.
drużyna, która odgadła, czy tam drużyna, która zadała dobrą zagadkę, dostaje punkty. Po iluś tam turach podlicza się punkty, kto ma najwięcej, ten wygrał. Ale przy takich grach punkty to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest fan. I to w zasadzie cały koncept. Mamy hasła, pokazujemy obrazkami i staramy się to zrobić tak, żeby inne osoby zgadły. A co pokażemy i jak kombinujemy na maksa? No dobra, to co? Podsumujmy. Okej, pokazałem wam, jak się gra. Co mogę powiedzieć o samej grze? Więc Alain Rivolet i Jetin Bijunot, francuskie, francuscy dwaj panowie, ciężko mi wymówić ich imiona, stworzyli coś no bardzo, bardzo ciekawego. To są kalambury, ale takie, które wyjmują zupełnie tę kalamburową całą mechanikę i zastępują ją czymś innym, czymś bardziej usystematyzowanym. I teraz jest troszeczkę taka dwoistość jakby natury tej gry. Z jednej strony ta gra spodoba się tym ludziom, którzy lubią kalambury, chcą w nie grać, ale nie lubią się wygłupiać. Nie lubią machać rękami, rysować dziwnych rzeczy, bo nie potrafią na przykład. A tutaj mogą spokojnie pokazać jakieś tam symbole i na tej podstawie naprowadzać innych na trop. Z drugiej strony ta schematyczność, ta systematyka, to pozostawienie zgadywania w wyobraźni, gdzie dopasowujemy istniejące symbole, skończoną liczbę tych symboli, jakby odziera normalne kalambury z tego fanu, gdzie śmiejemy się dlatego, że ktoś właśnie macha rękami, robi dziwne miny w trakcie pokazywania czy w trakcie rysowania. Tutaj siedzimy nad planszą i kombinujemy, myślimy, zastanawiamy się. Czasem się pośmiejemy, bo ktoś dziwnie wybrał, ale jest tego dużo mniej. Kalambury normalne są bardziej imprezowe według mnie. Koncept jest bardziej logiczny, choć na imprezie też da się go oczywiście wyjąć. To co polecam, jeżeli będziecie grać w kalambury, to od razu odrzucić sobie punkty. To w ogóle zapomnijcie o tym. Można grać na punkty, jeżeli bardzo chcecie, to grajcie, ale punkty robią z tego taką strasznie jeszcze poważniejszą grę niż normalnie. Gramy dla fanu, zgadujemy i tak dalej. Co jeszcze bym polecał, jeżeli już gracie? Czytajcie tylko te hasła, które będziecie pokazywać. Nie starajcie się oglądać wszystkich innych haseł, ponieważ z konceptem jest ten problem, że kiedy wiecie, że jakieś hasło istnieje na kartach, jest wam znacznie łatwiej je odgadnąć. I to troszeczkę psuje całą zabawę. Także koncept jest taki, mówię, troszkę dziwny. Fajne kalambury, nie trzeba się przed nich wygłupiać, jak ktoś się czuje niekomfortowo z wygłupianiem kalamburowym, to powinien po koncept sięgnąć, ale jeżeli lubicie kalambury właśnie dla tego tam machania rękami, rysowania różnych dziwnych rzeczy i robienia z siebie trochę wariata, to koncept może wam tę zabawę tak mocno spłaszczyć, więc Warto się nad tym zastanowić, zobaczyć gdzieś, jak to się gra. Na jakiejś imprezie myślę, że powinniście trafić, na jakimś konwencie, tak? Na koncept. Dobra. Tyle na temat konceptu. Przy okazji dziękuję Rebelowi za udostępnienie egzemplarza recenzenckiego. Zapomniałem o tym na początku. Dobra. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.